Dawaj, od początku jak to było? Podjechała i co? Dzień dobry panu. Czy po 100 zł to pisać już? A ty? Tomaszek mówi, że... Proszę panią, ja nie piłem ani piwa, tylko jadłem dużego loda. No to jak pan jadł dużego loda, a te panowie tak się rozpryśli teraz. Do Węgowski Marek, Biały, Tarka, a pan siedzisz jeszcze, ja mówię, no siedzę właśnie i będę długo siedział. No i wchodzę do sklepu, a ona tam spisywała, tam w sklepie coś tam. Ja mówię, Stanisław, dodaj tutaj flaszkę, flaszeczka, beczkę śmierci i duże piwo. No jak pan śmiał kłamać, mówi panie Woźniak. Panie mówi, panie Woźniak, bo ja nie, bo ona mówi, że jest z Wierzbowej, nie? Ja tu już 4 lata nie mieszkam. A gdzie pan mieszka? W Rysztakach, tam, tu, tam. Kurwa, mówi się, znowu będzie pijany, a rowerem, ja mówię, zaraz złapię, mówię. Drugim razem to po 200 zł będzie. No i niedużo. Jakby było po 300, nie? To by było na pół. Pani by zapłaciła 15, 150 i ja 150, bym włożył pani za szybę. Ona? Ona. Ale pan mądry. Wie pani, jak ja wszystko robiłem, to pani na świecie nie było. Pani jest do tyłu, kurwa, 30 lat. Pierdalaj, baba Jago, ty. A jak to było z zupą, jak dostałeś tutaj od Sylwii? O? Zupę dostałeś od Sylwii i co ty? No bo. Poparzona i noga poparzona. A co to się stało? Garnek się, ucho się urwało, nie słyszałem. Sylwia mówi, zjadłeś, bo ją? O! O, garnek, który się znaleźć w trawie. Pierdolę w powietrzu, czy nie mogę mieć. To ładnie widzę. Cztery palce na nogach tam. Ta, aż tak? A ja, no bo się wylało wszystko, kurwa. Się zawadziłem tutaj, kurwa, się obaliłem. Wrzątek pewno był? No gorąco, gotując bezpośrednio. A jak to było z tym? Byłeś tam w Zalesiu i ściągnąłeś ze stołu wszystko wodą. No jak to tam było? Opowiedz. Szedłeś i co? Pielęgniarka przychodzi i mówi tak. Panie Woźniak, śniadanko. Tam ma pan 4 kieliszki tych proszków. Dam mi w takich kieliszkach, nie? No prawda moja, no już idę. Zachodzę w jedno miejsce. Siadam. Panie, spierdalaj pan do mnie. Mówię, panie, chcesz pan nie zjeść tego śniadania, to pan nie zjesz. Kiedy pan tu przyjechał? 3 dni już jestem. Na trzeci miesiąc. I 21 razy. I panie, i teraz chuj tam, chuj kładę, siedź pan sobie. Idę sobie tu usiądę. Nie? Tam drugi mówi, panie spierdalaj pan. Mówię do chuj, ale będę jadł. Idę w trzecie miejsce tam posiadłem. A facet mówi, panie, to nie jest zajęte. No to panowie skończyliście siadanie. Wszystko zwaliłem, wszystko się potłukło w chuj. Wszystko. To ładnie. Powiedzieli, że będę płacił tam. Płacił. A w wojsku, jak byłeś na komisji, ci obrazki pokazywali? No bo mówi, co to jest, nie? Bo do Łożysza mnie kierowali. Do Łożysza kierowali? Karne jednostki, nie? Aha. Co to? Mówi, no badam. To młoda kobieta była i ten pułkownik, lekarz. Aha. Jak on powiedział? No badam. No faktycznie może i badam. A to koza.
Zaczyna się śmiać, a ja muszę być poważnie, bo na 3 miesiące bym pojechał. Głowa nie wykończyli tam. A to byli. A to kot. Dobra, dziękuję. Szeregowy podpisy. No podpiszę. No. I co, wychodzisz? Szeregowy nie kwalifikuje się do działu dyscyplinarnego. A stamten szef kompanii chodzący taki pepiula był i mówi: o tak, o to chodzi. Plecak, już nóbka, bielizna i proszę wyjeżdża. Dokąd? I na czole mu przykleiłem te kartki. A on? Boże. Zamknąć, kurwa, zamknąć, zamknąć. A coś w łazience podobno przyszedł do ciebie, któryś chciał cię bić, czy powiedział: o! A ja mu dopiero zdolę. A co to było? Jak to, on, ty myjesz, myjesz twarz, tak? Czy jak to? I co to? On mówi, że tych kurwa sierść kocioł, a on pół roku miał więcej służby, nie? Ja nie mówię tym tonem, mówię, bo nie jestem kotem. A chcesz to ci dojebie. A on? On mówi: co? Akie pizdy. Ale później mnie kurwa ganiali tam. Mocno? A ja wytrzymywałem wszystko. Ja i plecak. O! Alarm, nocny alarm był, nie? To się wpierdoliłem pod łóżko, a wszyscy pojechali. I później chodzę po tej kompanii i mówię: ale jak pusto. Zapaliłem. Mówi: jednego brakuje. No, ale 12 mówi, wyłapie. No i do dowódcy kompanii 12 dni aresztuje. Tak, 12 dni dostajesz aż? Prowadzi mnie taki chorąży, nie? Pepiura. O to chodzi. Znam się tak pierdolę. Po wedelu chorąży mówię. Idę, bo idę, no. To miałem koc i zagłówek taki. Pachą, a on idzie z boku. A tam słyszę, kurwa, się utopił z topulu na chłopa. Z wiaduku skoczył. Się zabił o tę barkę. Ja mówię: to podziękowanie, panie chorąży. Masz pan ten zagłówek, idź pan, siedź sam. No i poleciałem tam, nie? To 8 godzin nurki go wyciągali. Szukali go, no. A mówił się. A no jeszcze czapka na cmentarzu. To niedaleko Sabinki grobu. To. A w tym? A w, jakbyś w celi się ktoś... Udusił się, kurwa. No serca. Jak to było? Kurwa. No. Ja mówię: ty, kocie. Podnieś się, bo się, kurwa, zakrztusisz. No. A on? A on mówi: ile ja służby mam? Ja mówię: no, półtora roku. A ja dopiero po przysiędze. Ja mówię: wiesz co? Żebyś ty, kurwa, nie wyjechał w deskach. I kurwa zaczął się dusić, a ja napierdalam w te drzwi tam. W areszcie. Wartownik mówi: kurwa, się dusi. Spierdalaj ty. Natychmiast proszę to otworzyć i wziąć tego gościa. A nas było tam trzech w tym. Wyskoczyli mi, a on wchodził i się patrzy na niego, nie? Aha. Ja mówię: to powodzenia. Zaczęła się klapę i chuj. I został on w celi. Ole jaja, kurwa. I znowu dyszka. I 3 miesiące siedziałem dłużej, 89 dni. 24 miesiące służyłem, 89 dni. A ile zaanulowali, bo mnie nie wyszedł chyba do góry. Do dzisiaj chyba bym był. To ty tak odwalałeś? A coś opowiadałeś kiedyś mi, że w szkole przyszedł do ciebie chłopak, że się nad nim znęcają i ty mu powiedziałeś, żeby 2 wina ci kupił, to wtedy, czy jak to tam było? Gdzie w szkole? No w szkole byłeś i potem poszedłeś do klasy coś i... O,
To dziewucha biła chłopaka. I no jak to było? Obroniłem go. Złapała go za włosy i odebrał tablicę. No. Jego? No. A ty co na to? No ja ją za włosy i ją też o tablicę. Nauczycielka wpadła i krzyczy, mówi. No co to się dzieje? Ja mi nic się nie dzieje. Chce pani mieć tablicę na głowie? Jak ją zapałem, to tak nie za dużo była nauczycielka. Jak ja tak to wzrostu, jak się chowa, w dolnym tablica spadła i ją nakryłem i mówię, leż kurwa, dobra, ja go. Nie bałeś się takich rzeczy? No już jak szefowa tu przyjechała na stawanie, to mówi, o Boże, co ona wydziwia. Ale coś słyszałem jeszcze, że przepisali cię z jednej klasy do drugiej i tam cię chcieli w tej drugiej tępić, tak? I co ty, jak to było? Tam ich było jakieś... No to ja zakończyłem. No a jak, właśnie jak to było? No co gnębić, zrobię. Tu, nie umiesz tego, nie umiesz tego, tamtego. My to chuj wam w dupę. Plecak pierdolił w korytarzu. A jak ogoliłeś dziewuchę jakąś? No ogoliłem ją. Co to było, na lekcji czy co? Będę miała. Tak. To przy tak. Na łysą pierdolę. Dziewczynę na łysą? A co na to nauczycielka? Jeszcze kopa. I kopa? Kazała mnie. Kazała? Kazała goli. I wzięli ją do łazienki, nie? Mówi, czy... Kasiu, czy byś ją może głowę i umył? Ja mówię, mogę pani pitkę umyć. Nauczycielki. Pierdolać mnie tam. A skikały, kurwa, te psy, kurwa, te kły jakie są. Kurwa. Maszynka się zaciła. A pod... To było mocno. Podobno grałeś na monety kiedyś i wygrałeś na wino i facetka przyszła, tak? Co to? No to Andrzeja Lędziona. Jak to było? Kobieta. Dzięciowa. Aha, jak to? Ale jak to było? No gracie i... No i py. Aha. Ona do ubikacji męskiej chodzi i mówi. No w takim razie koniec. Stop. A ty? Stop. Pani na to nie dała. A ona mówi, a ja te pieniążki biorę z tego parapetu, bo parapety gryby i to się pukało. Nie? Uh-huh. Jak pił za pieniądze, po to już brałeś, nie? Uh-huh. To ja to przeznaczę na Centrum Zdrowia Polki. Ja mówię, pani co? Panią mnie przedstawił całkiem. Ona? Był takim szarpem, to mi co? A co? I za... Szefowa jak później mnie powiedziała, mówi, moją koleżankę chciałeś zabić. Ja wiem, bo pokój się wpierdala. Ja do kobiecych łazienek nie wchodzę. A że tu sobie gramy, a ona się wpierdoliła. Bluźniłeś już, mówi. Ja mówię, ja nie.